Druga część opowiadania rozpoczyna się z chwili wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Czerwiec 1941 roku. 14 miesięcy po tej scenie wyładowania, to znaczy w czerwcu 1941 roku, Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki, który siłą rzeczy przystąpił do wojny po stronie aliantów. W sierpniu 1941 roku została zawarta umowa pomiędzy polskim rządem imigracyjnym w Londynie a rządem sowieckim, która zapowiadała amnestię dla wszystkich Polaków przebywających w więzieniach lub na zesłaniu w Rosji oraz stworzenie armii z obywateli polskich przebywających na terenie Związku Sowieckiego. Uważano, że z natury rzeczy oficerowie w niewoli sowieckiej będą stanowili kadrę oficerską tej armii. Fakt zaginięcia znacznej części oficerów był na początku w pewnym stopniu zaciemniony przez istnienie dużego obozu w Gryazowcu na północy w rejonie Wologdy. Obóz ten został otworzony na wiosnę 1940 roku w okresie likwidacji Kozielska, Starobielska i Ustaszkowa. Skierowano tam niedużą część, mniej więcej około 3% zaludnienia tych obozów. Liczebność obozu gryzowickiego poważnie wzrosła przez skierowanie doń tych oficerów i podchorążych, mniej więcej około 1000 osób, których wojska sowieckie latem 1940 roku ogarnęły na Litwie. Generał Anders oraz pułkownik Wiśniowski, późniejszy generał i szef sztabu, przybyli z więzień moskiewskich i nie należeli poprzednio do zaludnienia obozów jenieckich. Oczekiwano, że wkrótce z różnych odległych części ogromnego terytorium Związku Sowieckiego zaczną przybywać dawni jeńcy Kozielska, Starobielska i Ustaszkowa. Z opływem jednak dni i tygodni niepokój i ich los zaczął wzrastać. Na wszystkie interwencje generała Andersa, ambasadora Kota, a również generała Sikorskiego, gdy w końcu 1941 roku składał on wizytę Stalinowi, przychodziła ta sama stereotypowa odpowiedź. Wszyscy jeńcy zostali zwolnieni. Zjawiła się pogłoska o zatopieniu na Morzu Białym dużego transportu polskich jeńców wojennych. Wydaje się mnie, że ta pogłoska była nawet na rękę NKWD, gdyż odwracała uwagę od możliwych śladów po jeńcach polskich na Ukrainie, na północy lub w części Związku Sowieckiego okupowanej przez Niemców, gdzie była możliwość przeprowadzenia wywiadu przy pomocy naszej Armii Krajowej, oczywiście przy pomocy robotników polskich, którzy pracowali w organizacji TOTA.